Statystyki są alarmujące. Co czwarte dziecko w Polsce ma nadwagę lub otyłość, a to fatalnie wpływa nie tylko na ogólną kondycję najmłodszych, ale także powoduje wady postawy, kończyn dolnych i stóp, a co za tym idzie, poruszania się. Takie badania nie są obowiązkowe, dlatego zdaniem nauczycieli przedszkolnych trudno przecenić akcję zorganizowaną przez koszalińską uczelnię. Tego typu akcje pomagają nam po prostu pomóc w tym wczesnym stadium, pomóc dzieciom, pokierować odpowiednio rodzicami, pokierować ich do odpowiednich miejsc, placówek, gdzie będzie im udzielona profesjonalna pomoc. Taką akcję zorganizowano w murach koszalińskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej już po raz trzeci. I wzorem poprzednich lat wyniki zostaną przekazane rodzicom, opiekunom dzieci i specjalistom. Żeby dać wskazówki fizjoterapeucie, jak ćwiczyć, bo fizjoterapeuta otrzymuje od razu informacje, co jest, no może tak lokalnie mówiąc, co jest nie tak schodem. Czy występuje przedostopie, czy tyłostopie, jakie ćwiczenia wprowadzać dla dzieci. I jak uniknąć takich kłopotów, bo przecież lepiej zapobiegać niż leczyć. Czyli odpowiednia dieta, nawet już u dziecka rozpoczęta. Oczywiście aktywność ruchowa w formie zabawowej. No i mniej siedzenia. Badania przeprowadzono za pomocą profesjonalnych i nowoczesnych urządzeń. Wykonywali je również studenci fizjologii, dla których była to znakomita forma zajęć praktycznych. Możemy odczuć, jak to wygląda, nie tylko przeczytać w książkach, tylko zobaczyć, jak to wygląda na żywo i jak to jest praca z dziećmi. Pracownicy koszalińskiej uczelni zapewniają, że akcja będzie kontynuowana. Koszalin, Sławomir Pankowski, TVP3 Szczecin.